Arkadiusz Minta objął stanowisko prezesa PKS-u w czerwcu ubiegłego roku po tym, jak nie przedłużono kontraktu poprzedniemu szefowi spółki Stanisławowi Jarczyńskiemu. Wówczas zdecydowały kompetencje kandydata oraz jego doświadczenie zawodowe. Minta kierował bowiem kilka lat wrocławskim PKS-em. Problem w tym, że we Wrocławiu mieli nie najlepsze zdanie o swoim byłym prezesie, który odszedł z firmy w atmosferze skandalu, zostawiając ją z wielomilionową stratą. Na pytanie, czy to dobrze rokowało na przyszłość nyskiego PKS-u, dziś sama nasuwa się odpowiedź. Wczoraj decyzją Rady Nadzorczej nyskiego PKS, zgodnie z wolą starostwa, odwołano ze stanowiska prezesa Arkadiusza Mintę. Jest piątek, 4 kwietnia. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Dziś m.in. o kampanii wyborczej, co niejedno ma imię, czyli o donosach i anonimach na liczących się kandydatów. Jest to związane z pewną grą personalną różnych sztabów politycznych i wyborczych. A także już bez polityki o dniach otwartych w Nyskim Karolinum. Rada Nadzorcza wraz z właścicielem nyskiego PKS-u, czyli starostwem powiatowym, prezesa Mintę wybrała w postępowaniu konkursowym. Co zdecydowało, że kandydatura Arkadiusza Minty okazała się najlepsza? Wysokie kompetencje i doświadczenie zawodowe, odpowiadała wówczas Beata Szajowska, szefowa Rady Nadzorczej PKS. W czwartek prezesa jednak odwołano. Arkadiusz Minta, 54-letni prawnik i ekonomista z Wrocławia, pewnie wybierany w roku ubiegłym na stanowisko prezesa nyskiego PKS. Co wpłynęło na tę pewność? Między innymi doświadczenie, jakie pan prezes posiada w zarządzaniu PKS-em. Zarządzał PKS-em Wrocław w latach 2008-2012. Urentownienie kulejącego przedsiębiorstwa wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Prezes Minta twierdził, że był dobrze przygotowany do tego zadania, bo zarządzanie przedsiębiorstwem autobusowym to dla niego nie pierwszyzna. Jednak opinia o nim pośród jego byłych współpracowników nigdy nie była dobra. Chciałabym ostrzec wszystkich przed tym panem, bo po prostu jego zarządzanie naszą firmą skończyło się dla nas katastrofą, czyli złożeniem na koniec przez niego wniosku o upadłość naszej spółki. Według informacji uzyskanych w zarządzie wrocławskiego Polbusu, Arkadiusz Minta został prezesem w grudniu 2008 roku. Firma odnotowała wtedy 23 tysiące zysku. Po 2 latach kierowania przez Arkadiusza Mintę bilans firmy wykazał 5 milionów straty, a w 2011 Polbus był na minusie 4 miliony. Wówczas prezes Minta nie uzyskał absolutorium i w listopadzie 2011 roku musiał odejść z firmy. Dzień przed odejściem rozpoczął proces upadłości spółki, który sąd umorzył na wniosek nowego zarządu w lutym 2012 roku. Dodajmy, że pożegnanie prezesa Minty z Polbusem odbyło się w atmosferze głośnego na Dolnym Śląsku skandalu. Okazuje się, że zostało wyprowadzone z firmy 660 tysięcy i do dzisiaj przez panią główną księgową. I tutaj mamy wielkie pretensje do pana prezesa za brak nadzoru i brak w ogóle kontroli nad działaniami tej pani, bo wydaje nam się, że to by było wręcz niemożliwe, żeby można było w okresie 2-3 lat, tutaj chodzi nie tylko o wyprowadzanie pieniędzy, o podrabianie różnych podpisów, o podrabianie ksiąg i bilansów z poprzednich okresów, także nie wydaje mi się, że po prostu, no, że prezes był kompetentnym. Dlatego no, mamy wielki żal i ten żal do dzisiaj nam został w sercach za to, że po prostu ta firma nie była dopilnowana. To jednak wówczas nie wpłynęło na żadną refleksję u właściciela nyskiego przedsiębiorstwa, czyli starostwa powiatowego. Główny zarzut utraty stanowiska w Nysie to strata ponoszona na kursach komercyjnych do Opola i Wrocławia, wprowadzona w tym roku. Pan prezes miał do końca 2013 roku spowodować, żeby te linie poza liniami użyteczności publicznej nie przynosiły spółce straty, bo spółka nie posiada już potencjału kapitałów zapasowych, żeby te straty pokrywać. Akurat tam, jeśli chodzi o te fundusze, jest w głębokiej depresji. I tak ustaliliśmy. No niestety pierwszy kwartał 2014 roku przyniósł stratę 300 tysięcy złotych
I tutaj zarząd musiał podjąć zdecydowane kroki. Tym bardziej, że pan prezes po ocenie tego kwartału zapowiedział, że on dalej będzie jeździł na tych liniach i zobaczy, jak to będzie wyglądać. No niestety, to już to przyglądanie się jest zbyt długie. Po odwołaniu prezesa Minty spółką będzie kierował prokurent. I zgodnie z przepisami kodeksu prokurent ma wszelkie upoważnienia do tego, żeby w zakresie własnej prokury prowadzić spółkę do czasu wyłonienia nowego prezesa. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się specjalna sesja Rady Powiatu poświęcona Nyskiemu PKS, na której mogą paść decyzje o losach tej firmy. Starosta Adam Fujarczuk nie wyklucza nawet ogłoszenia upadłości, ale Czesław Biłobran jest daleki od takich wniosków. Do sprawy będziemy wracać. Kampania wyborcza nie jedno ma imię. Strategii jest wiele, można promować siebie lub, co bardziej popularne, dyskredytować konkurentów. A że łatwiej krytykować niż budować, jak grzyby po deszczu zaczynają się pojawiać donosy i anonimy na liczących się kandydatów. Tym bardziej, że w tym roku mamy dwie kampanie. Wiosenna do Europarlamentu i jesienna samorządowa. W ostatnich tygodniach mają miejsce negatywne zjawiska w Nysie, a dotyczą serii anonimów napisanych jakoby przez pracowników Nyskiego Domu Kultury, adresowanych do wielu instytucji, publikowanych także w nyskich mediach, a ujawniających rzekome nieprawidłowości w tej instytucji. Nigdy ani przez ułamek sekundy nie wierzyłam, że ktokolwiek z moich pracowników miałby powód, aby takowe pisma pisać, więc jest to po prostu taki pierwszy objaw przedwyborczych kampanii, że szuka się powodu, aby zaistnieć, więc jeżeli nie można niczego zrobić, bo brakuje siły, odwagi, czy pomysłu, czy chociażby chęci do pracy, wtedy się niszczy dorobek kogoś innego i w ten sposób samemu się lansuje. Dyrektor placówki ponadto nie ma nic do ukrycia w sprawie funkcjonowania swojej jednostki. Wszystko, co jest w Nyskim Domu Kultury, jest w prasie, jest na stronie internetowej, jest zresztą na każdym afiszu, na każdym plakacie przyklejonym na słupie ogłoszeniowym. My jesteśmy absolutnie widoczną placówką. Pieniądze z urzędu, jakie my przekazujemy na Nyski Dom Kultury, to są głównie na te zajęcia statutowe związane z działalnością Nyskiego Domu Kultury. Natomiast imprezy, które organizuje Nyski Dom Kultury o zasięgu nie tylko nyskim, ale nie tylko lokalnym, ale również wyższym, pozyskuje pani Janik głównie pisząc oferty. To jest kilkanaście ofert, wiem to jako radny, których rocznie pozyskuje około 1 miliona na te imprezy. Jest to swoisty rekord, jest to swoisty sukces. Bo warto pamiętać, że Nyski Dom Kultury to przede wszystkim instytucja wielkich i pozytywnych metamorfoz. Z małej, zaściankowej sekcji kulturalnej stał się potężną, dobrze prosperującą fabryką z setkami niezwykłych wydarzeń. Nyski Dom Kultury organizuje wiele imprez. Zmienił się imaż, zmienił się zasady funkcjonowania tej jednostki budżetowej. To znaczy kiedyś kilkanaście imprez było organizowane, między innymi festiwal koszyków wiklinowych, wystawa garków emaliowanych. Teraz diametralnie zmieniły się zasady funkcjonowania Nyskiego Domu Kultury. Jest to wizytówka naszego miasta. Wszędzie się o Nyskim Domu Kultury mówi. Wiele imprez dla dzieci, od kategorii dzieci do seniorów. Lawina anonimów ruszyła po tym, jak ogłoszono, że Janina Janik jest kandydatką do Europarlamentu. Jestem kandydatką do Europarlamentu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Nie zrezygnuję z kandydowania pod naporem fałszywych oskarżeń i jakichś medialnych ataków. Jestem do tego przyzwyczajona, a mieszkańców proszę o oddanie głosu na mnie, ponieważ zajmuję się unijnymi środkami, znam się na tym, dobrze to robię. W myśl pewnej polskiej zasady, którą przypomniał radny Satora, a która mówi o tym, że bezinteresowna zawiść zawsze dopada liderów, ludzi, którzy tworzą, kreują, a charakteryzuje ich oddanie bez reszty, porównuje tu sytuację dyrektora Nyskiego Domu Kultury Janina Janik. Tą nagonkę organizują radni, którzy mają różne zakusy na ten Nyski Dom Kultury. Wiele się mówi już w kuluarach różnych wyborczych
o zmianach na tym stanowisku. Jest to związane z pewną grą personalną różnych sztabów politycznych i wyborczych. Ale w tych samych kuluarach mówi się również, że Janusz Sanocki to niesamowicie skuteczny łowca talentów. Tu warto posłużyć się przykładem chociażby burmistrz Jolanty Barskiej, na którą zaczęła się negatywna nagonka w Nowinach Nyskich w 2006 roku, aby niedługo potem Janusz Sanocki przegrał wyścig o fotel burmistrza właśnie z Barską. Kolejnym przykładem jest Norbert Krajczy, bo patrząc na Nyski Szpital, jego jakość, rozmiar przebudowy i finanse, można śmiało powiedzieć, że to jeden z najlepszych menedżerów jednostki samorządowej w naszym powiecie. On też stał się ofiarą wielu przykrych paszkwili Nowin Nyskich, ale nie przeszkodziło mu to, aby zostać senatorem. Nyski Dom Kultury się rozwija, podobnie jak nasz szpital, gdzie ma dobrego menadżera. Pan Norbert Krajczy również ma swoje osiągnięcia i wszyscy o nim mówią, że to jest świetny menadżer. Mamy więc w Nysie dwóch wspaniałych menadżerów, od których można się tylko uczyć, od których można czerpać wiedzę, a nie atakować i nie krytykować. Ale tak niestety jest, że atakuje się pana Krajczego w głównej mierze, atakuje się panią Janik, atakuje się wszystkich dobrych menadżerów, wszystkich dobrych pasjonatów, którzy bez reszty oddani są swojej pracy, swojej idei. Czy kolejnym talentem wydobytym z Nyskiej Otchłani będzie Janina Janik? Kampania negatywna bowiem towarzyszy wszystkim sukcesom. Jest to swoisty paradoks. Faktycznie tak jest. Jeżeli się o osobie mówi, bez względu jak, ta osoba później w polityce osiąga sukces. Należy tylko gratulować i należy życzyć pani Janik w wyborach najbliższych, jeżeli się zdecyduje kandydować, sukcesu. Bo na to zdecydowanie zasługuje. Zasługuje swoją pracą. Podobne zdanie na temat anonimów w ogóle ma starosta Nyski Adam Fujarczuk i Jerzy Dunej, członek zarządu powiatu. Jeżeli jest jakiś donos typu anonimowego, a takie otrzymuję, rzucam do kosza. Jeżeli ktoś nie ma odwagi się podpisać pod czymś, to znaczy, że nie jest godzin na rozmowę. To jak ktoś się nie podpisuje, to jest po prostu tchórz, który albo pisze, żeby kogoś po prostu zmarginalizować, kogoś wykluczyć. Jolanta Barska nie wyrzuciła jednak anonimów do kosza, mimo że ma jak najlepsze zdanie o Nyskim Domu Kultury. Nie spotykam się absolutnie w sprawie niewłaściwej polityki Nyskiego Domu Kultury, ponieważ politykę Nyskiego Domu Kultury kształtuje Urząd Miejski. Z panią dyrektor Janik jestem umówiona co do imprez i z imprez na pierwszy kwartał jestem zadowolona. Czyżby i jej udzielił się przedwyborczy nastrój, a także czy Janina Janik okaże się czarnym koniem nadchodzących wyborów? To wszystko okaże się już w najbliższych miesiącach. Przed nami jeszcze informacje w skrócie. 28 marca funkcjonariusze nyskiej policji zatrzymali na trasie Wierzbięcice węża 47-letniego obywatela Słowacji, który szedł nieprawidłową stroną drogi. Jak się okazało, po wylegitymowaniu zatrzymanego mężczyzny był on poszukiwany 5 listami gończymi na terenie Polski, a także europejskim nakazem aresztowania. Przestępstwa, jakich miał się dopuścić, to głównie oszustwa właśnie popełnione na terenie Śląska, jak również miał przytrzymywać, ukrywać osobę, która te przestępstwa popełniała, czym utrudniał postępowanie. Podczas zatrzymania mężczyzna nie stawiał oporu, ani nie próbował uciekać. Obecnie na wniosek prokuratury trafił już do aresztu. Chociaż do czerwca zostało jeszcze trochę czasu, powiat nyski nie próżnuje i już czyni przygotowania w związku ze zbliżającym się świętem herbowym. W tym roku uroczystości rozpoczną się w sobotę 14 czerwca od spotkania w Muzeum Miejskim w Nysie, gdzie zostanie podsumowany program odnowy wsi. Niedzielne obchody rozpoczną się od uroczystej mszy świętej w Bazylice Świętego Jakuba, a następnie na scenie ustawionej w rynku rozpoczną się występy osób niepełnosprawnych w ramach programu Inne Światy. Oprócz tego zaprezentuje się również młodzież z powiatu nyskiego. Kulminacją będzie natomiast koncert formacji Big Day. Oprócz tego przewidziano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych.
tym tygodniu władze Nysy ponownie starał się zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów. Szereg spotkań i dyskusji na ten temat odbył się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Natomiast 3 kwietnia na deptaku przy ulicy Krzywoustego zorganizowano happening dla najmłodszych, gdzie mogli wziąć udział w licznych zabawach i grach dotyczących plusów, jakie wynikają z segregacji odpadów. Wszystkie te akcje to wynik wprowadzonej w zeszłym roku tzw. rewolucji śmieciowej, gdzie za odbiór posortowanych odpadów płacimy mniej. Nyskie forty w swojej historii odpierały i broniły się przed wojskami austriackimi, francuskimi czy pruskimi. Jednak ostatnimi czasy coraz częściej przegrywają nie z obcymi armiami, a z grzybami i pleśnią. Był to jeden z powodów, dla którego do Nysy ściągnęli specjaliści ze stowarzyszenia Atfort, które specjalizuje się w ratowaniu zabytkowych zespołów obronnych. Pierwsze nyskie obwarowania pojawiły się już w XIII wieku, a w połowie XIV zastąpiły je nowe kamienno-ceglane mury. Natomiast od XVI wieku wokół miasta zaczął wyrastać pierścień nowoczesnych fortyfikacji bastionowych, które były sukcesywnie rozbudowywane aż do XIX wieku. Szczególnie jeśli chodzi o Nysę, przez wiele lat fortyfikacje nie były tematem głośno mówionym, ponieważ zajmowało to wojsko, był to teren poligonów wojskowych, a w tej chwili my właściwie na Nysa głównie na nowo wkracza w taką strefę turystyczną. Kłodzko już dawno nas wyprzedziło, od dawna Kłodzka twierdza jest znana, bardzo dużo gości przyjeżdża, Srebrna Góra też od niedawna odbiła się dzięki projektom. Jednak od pewnego czasu bastion Świętej Jadwigi oraz fort wodny muszą walczyć z plagą zagrzybień i wilgocią, która zdecydowanie nie służy nyskim zabytkom. Dlatego Nyski Dom Kultury nawiązał współpracę ze stowarzyszeniem Atfort, który jest jednym z większych projektów dotyczących fortyfikacji realizowanych w Europie. Zaprosiłam tych ludzi tutaj, aby też pomogli mi rozwiązać, opierając się na swojej wiedzy, doświadczeniach, te problemy techniczne, które obecnie w fortyfikacjach występują. To są problemy z zawilgoceniem, z odpadaniem tynku, bardzo liczne problemy. Nyski Dom Kultury prowadzi proces sądowy z wykonawcami tych fortyfikacji. To trwa już ponad 3 lata, nadal to nie jest zakończone. Liczne przykłady jasno pokazują, że forty da się odpowiednio zagospodarować, utrzymać i prowadzić w nich najróżniejszą działalność kulturalną, społeczną czy usługową. Ja zwiedziłam wiele fortyfikacji europejskich i w tym fortyfikacje holenderskie przynależące do tak zwanego New Dutch Waterline, gdzie jest 53 forty stojące na wodzie, w wodzie i niewilgotne i suche, czyli są rozwiązania, są technologie, które umożliwiają użytkowanie starych obiektów. Warto podkreślić, że specjaliści, którzy przybyli do Nysy, mają spore doświadczenie w ratowaniu zabytków o charakterze militarnym. We do visit occasionally. We've been to Holland, we've been to Italy, and our specialty are fortifications and fortified cities. Aktualnie miasto stoi przed wielką szansą, ponieważ forty mogą stanowić prawdziwą wizytówkę miasta i ściągnąć rzesze turystów, którzy są zainteresowani architekturą obronną. Nysa dzięki bitwie twierdzy Nyską, dzięki naszym staraniom, tak śmiem powiedzieć, staje się coraz bardziej popularna i temat fortyfikacji jest coraz szerzej mówiony na szerokim forum. Władze Nyskiego Domu Kultury już prowadzą rozmowy z Uniwersytetem w Wenecji, z Uniwersytetem Nowego Rica w Słowenii, a także z holenderską instytucją państwową New Watch Waterline o przysłanie specjalistów, którzy pomogą w rozwiązaniu problemu nyskich fortyfikacji. Jak poznać nową szkołę, jej tajemnice i zakamarki? Rozważyć wszystkie plusy i minusy. Wyjściem z tej sytuacji są organizowane tak zwane dni otwarte. W okolicach marca i kwietnia szkoły szeroko otwierają swoje drzwi przed kandydatami, którzy będą się decydować, do której z nich złożyć papiery. Ostatnio swoje drzwi otworzyła również najstarsza placówka oświatowa w Nysie, czyli Karolinum. To można powiedzieć, że to jest kolejny nasz sukces. Przez szkołę przeszło już 300 osób, jeszcze mamy kolejną grupę. Naszym zdaniem wszystko wychodzi bardzo dobrze. Uczniowie zwiedzający są zadowoleni, mogą spojrzeć na szkołę troszkę inaczej, nie podczas lekcji, ale to, co możemy zaufać im najlepszego. Szkoły co roku starają się prześcignąć w atrakcjach, które mają przyciągnąć uczniów. Ostatnimi laty coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju przebrania, a także inscenizacje.
Chcieliśmy zrealizować klasowo motyw Dance Macabre, czyli tańca śmierci, popularnego w średnim wieczu. Właśnie miałyśmy pokazać, że każdego człowieka czeka śmierć, niezależnie od jego stanu społecznego i wieku. Makijaż to zajęło najwięcej takiego czasu. I jak wrażenia osób, które przychodzą do szkoły? No, tak jak oczekiwaliśmy. No, jak patrzą na nas, są przestraszeni. Dosyć. Jest dobrze. Przybyli goście mieli okazję zwiedzać szkolną bibliotekę, aule, sale lekcyjne oraz strzelnicę sportową. Oprócz tego chętni mogli choć na chwilę wcielić się w rolę legendarnego Robin Hooda i postrzelać nieco z łuku. O czym trzeba pamiętać, strzelając z łuku? Przede wszystkim o bezpieczeństwie. W wykonywaniu poleceń kierownika strzelania i zabezpieczeniu własnego ciała, bo łuk potrafi być złośliwy. Trzeba zachować spokój, trzeba się wyluzować, nie wolno się spinać i wtedy wszystko na pewno wyjdzie. Ale to nie fajerwerki mają przyciągnąć uczniów do szkoły, ale bardzo wysoka zdawalność egzaminu dojrzałości, co jest niezwykle ważne, kiedy młody człowiek pragnie wybrać renomowany kierunek studiów, który jest stale oblegany. Wyróżniamy się najbardziej wynikiem zdawalności matury. Jest on co roku bardzo wysoki, na poziomie 99%. To dzięki pracy naszych uczniów i naszych nauczycieli i mistrzów, którzy potrafią nauczyć młodzież, potrafią przygotować młodzież do matury. Dla Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie, Tomasz Persikowski. Kiedy stawały w szranki rywalizacji, pojęcia nie miały, co je będzie czekać. Zmieniały się fizycznie, umacniały psychicznie, zawiązywały przyjaźnie, pokochały taniec, otwierały się w wywiadach autobiograficznych. A wszystko po to, aby już 5 kwietnia pokazać zebranym w Nyskim Domu Kultury gościom, że mimo iż skończyły 50 lat, są piękne, zmysłowe, interesujące, zabawne i gotowe na absolutnie każde nowe wyzwanie. Czas: zimowy wieczór. Miejsce: Nyski Dom Kultury. Beneficjent: intrygujące i piękne panie w nieokreślonym wieku, ale po 50. Powód: druga edycja wyborów Miss 50+. Cel przybycia: przygoda i chęć zmiany nieprawdziwego stereotypu. Dla niektórych życie zaczyna się po 60. Ja wiem, że jeszcze do tego nie doszłam, ale na pewno po 50 się zaczyna, zdecydowanie. Myślę, że u mnie rozpoczęło się po 50. To był taki magiczny wiek, gdzie pomyślałam sobie, że nareszcie czas jest dla mnie. Dzieci, praca, chociaż pracuję nadal zawodowo, coś dla siebie. I człowiek szuka w sobie, co chciałby robić. Stąd wodzirojowanie. W życiu nie tańczyłam. Nagle chęć taka do ludzi. Bo myślę, że wtedy jest ta eksplozja u takiej kobiety 50-letniej. No zrób coś jeszcze, przecież przed tobą jeszcze drugie 50 lat. Kolejne powody przybycia. Mąż mnie namówił do tego. Idę z ciekawości. Syn tak na mnie popatrzył, bo był u mnie akurat. Mówi: babcia, co ty? Ja mówię: cicho, idę. O tym, że jestem tutaj, to właśnie zawdzięczam koleżance, która przedzwoniła do mnie i mówi: słuchaj, są afisze i musisz być. Każdy powinien wychodzić z tego domu, robić coś. Już nie wyobrażam sobie siedzieć przy telewizorze i przemieniać programy. Nic nie chcę sobie udowadniać, absolutnie. Wręcz przeciwnie. Wynik: 10 wyłonionych kandydatek. Zadanie: 2 miesiące ciężkiej, ale niezwykle satysfakcjonującej pracy. Taniec, profesjonalna sesja fotograficzna, zabiegi kosmetyczne i stylizacyjne. Rezultaty: oszałamiające. Następstwa niniejszych działań: intensywny angaż wielu podmiotów w przedsięwzięciu. Konsekwencje: powiększająca się pula nagród
dla wszystkich uczestniczek. Organizator – Nyski Dom Kultury. Rezultat – tylko jeden, bo wizytówką i dowodem na sukces kolejnego finału jest człowiek. Piękna, inteligentna i zmysłowa kobieta po 50. Tyle znaczymy, ile dajemy innym ludziom, więc dawanie ludziom siebie to jest też wielka radość. A teď koniec Orientu a musím letět do Nisy, do Domu kultury. Ahoj! To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania Wiadomości zapraszam już w najbliższy wtorek, to jest 8 kwietnia. Do zobaczenia.